Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Paweł Garbus-Kołodziejczyk. Znajdujemy się w miejscowości Lubniewice nad jeziorem Lubiąż, gdzie w większości sezonu pracuję tutaj jako przewodnik wędkarski. Zapraszam wszystkich serdecznie na wędkowanie ze mną po jeziorze Lubiąż. O, to jest moja kosa szczupakowa. No. I łowię na drucie. Aha. Na sztywnym, dlatego, na sztywnym. No, dlatego że się na miękkim, dlatego, że się nie plączą duże przynęty podczas rzutu, wiesz? Pera. On już jest trochę pocięty przez ryby, jak widać. Bardzo go szczupaki lubią. Zobaczymy, czy te też będą robiły. Słyperek. Doskonała przynęta szczupakowa. Marek, może pokażę Ci swój węzeł. A jaki Ty robisz? Pokaż. Ja wiążę palomarem. Bardzo prosty węzeł, bardzo łatwo się jest go nauczyć. Przykłada się linkę podwójnie. Podwójnie. Aha. I robisz zwykły supeł. Wiążesz normalnie jak na supeł. Cała magia tego węzła polega na tym, żeby końcówkę później, cokolwiek to będzie, czy to będzie sam krętlik z agrafką, czy przypon cały, przełożyć przez to oczko, które pozostaje na tym. I w ten sposób wykonany węzeł się fajnie zaciska. Tu trzeba zostawić taką końcóweczkę. Nożyczki jakieś. Zostawić tak z dobre pół centymetra. Rybom w zupełności niczym nie przeszkadza, dlatego że podczas holu dużej ryby odda hamulec, odda wędka i zawsze odda jeszcze węzeł. Witam. Cześć. Zapraszam na wędkowanie. Na sandacze, na okonie czy na szczupaki? Dziś na szczupaki, może na teraz szczupaki. Na szczupaki, a później na okonie i sandacze. W tej chwili na łowisko szczupakowe, na taką łączkę szczupakową, na samym końcu jeziora. Po prawej stronie mijamy w tej chwili małą wyspę i okolice małej wyspy to świetne łowisko koniowe, szczególnie w okresie czerwca i sierpnia. W tych miesiącach jest to spady od wyspy. Tutaj wiele jest takich góreczek, gdzie łowimy piękne okonie. Słuchajcie, jesteśmy na końcu jeziora, to jest taka typowa szczupakowa łąka ze średnią głębokością w granicach 3 metrów. O tej porze roku mamy końcówkę listopada, więc o tej porze roku mamy tu szansę naprawdę na dużego szczupaka. Padło w tym roku kilkanaście takich powyżej metra i one tu cały czas pływają, bo mamy górny wymiar, więc te ryby wracają za każdym razem do wody. W związku z tym, że średnia głębokość jest do 3 metrów, przynęty należy stosować albo duże i pływające, ewentualnie wolnotonące, takie typowe szczupakowe, jeżeli gumami, to gumy od przedziału tak, 10 cm maksymalnie na główkach 7 gram z takim leniwym prowadzeniem, bo jest to już końcówka listopada, więc ryba nie jest tak mocno aktywna jak w poprzednich miesiącach. Jezioro ma powierzchnię 150 hektarów, więc jest naprawdę gdzie się rozwinąć i jest kupę fajnych miejsc, gdzie można połowić. Przygotowałem parę miesięcy temu taką mapę batymetryczną, na której będzie nam prościej pokazać. Ta część wschodnia jest częścią zurbanizowaną, to znaczy ta część jest najbardziej zamieszkana, tu pomiędzy dwoma jeziorami znajduje się miasto. Najgłębsze miejsce to jest głęboczek na środku jeziora, w części środkowej, tuż w okolicach małej wyspy, tam jest głębokość prawie 14 metrów. Jest duża wyspa, jak widać jezioro jest fajnie poprzecinane. To jest jezioro typowo polodowcowe, typowa rynnówka z przepływem, który wchodzi tutaj z jeziora Lubniewsko, a wychodzi do jeziora Krajnik. Ta część to jest typowa łąka szczupakowa ze średnią głębokością 3 metry. Praktycznie dobre łowisko całoroczne na szczupaki od maja do listopada. Czasami nawet i do grudnia można tutaj połowić piękne ryby. Te części tutaj, te zatoczki, to są fajne miejsca na białoryb, gdzie wędkarze często gęsto łapią fajne ryby. Leszcz, płoć, lin, zatoki z grążelami, zatoki trzcinowe. Ta część
wschodnia jeziora jest bardziej twarda, taka typowo sandaczowa. Tutaj mamy piękny grzbiet taki podwodny. Jest kupę fajnych górek, kupę takich rowków, wypłyceń. Także jeziorko bardzo urozmaicone i bardzo fajne, sympatyczne. Zapraszam wszystkich serdecznie na wędkowanie z garbusem. Mamy końcówkę listopada, więc na tą łąkę takimi dobrymi przynętami o tej porze roku są przede wszystkim typowe przynęty szczupakowe. Tu generalnie to są przynęty całoroczne tak naprawdę i ja cały rok łowię tutaj tymi przynętami. Natomiast teraz jest troszeczkę inna specyfika. Trzeba dobrać troszeczkę bardziej jaskrawe barwy, troszeczkę wolniejsze prowadzenie, bo przede wszystkim od tego uzależniamy nasze wyniki, czyli od sposobu prowadzenia i od wielkości przynęt. Ja stosuję przynęty selektywne, czyli nie łowię moimi przynętami na przykład szczupaków. Szczupaki zaczynam łowić od przynęt praktycznie 20 cm. Są to przede wszystkim woblery, łamane woblery, które schodzą, akurat ten z tym dłuższym sterem schodzi mi na 3 metry. Mam też woblery z krótszym sterem, to jest akurat tonący, który jestem w stanie poprowadzić naprawdę przy dnie, tylko trzeba go chwilkę po zarzuceniu odczekać i spuścić to go troszeczkę głębiej i na takim żółwim tempem poprowadzić. On już jest tutaj nieźle porysowany, pokierszowany, bo połowił troszkę rybek, także w ten sposób. Sprawdzają się też fajnie gumy, przynęty miękkie, tak zwane. Z przynęt miękkich ja na szczupaki stosuję naprawdę duże przynęty, nie używam małych przynęt. Hitem od zeszłego roku są węgorze. To jest przynęta, która ma 30 cm długości. Tak to wygląda. I na taką przynętę w tym roku na przykład najmniejszy szczupak, który się trafił, miał 21 cm. Imitacja śledzia to jest 19. Bardzo fajna. I 16. To są przynęty takie płociopodobne, można by powiedzieć. Klasyczne kopyto z szerokim ogonem, fajnie lusterkujące, szczupaki już ją pokochały. Spróbujemy skusić jakiegoś fajnego szczupaka do zabawy. Na pierwszy ogień pójdzie herring, leciutko uzbrojony, z dozbrojką, ponieważ szczupaki często gęsto łapią ją w pół, to ta dozbrojka pomaga nam skutecznie zacinać ryby, nie przeszkadza podczas prowadzenia i zobaczymy, co się będzie działo. Jest ryba. Nie będzie to duży, ale jest. Pięknie uderzył. Zobaczcie, 19 cm przynęta. 19 cm przynęta. Szczupak może mieć max 50 cm. Połknął ją całą. Spróbujemy delikatnie podebrać. Pokaż, gdzie masz tutaj otworek gębowy. O. Jest duży szczupak, ale to świadczy tylko o jednym. O selektywności przynęt używanych przeze mnie na szczupaki. Połknął całego, zapiął się na szczęście tylko na samym haku. 19 cm przynęta, szczupak koło 60. W sumie drugi rzut. Także listopad, selektywność przynęt, puszczamy tygryska do wody. Niech sobie... Błah! Jaka to jest głębokość? 3,5. Mamy tutaj piękną miejscówkę. Duża ilość białorybu. Przed chwilą się pokazał jakiś pajk na dnie, który tego pilnuje. Więc spróbujemy go skusić. O, tu jeden na 2D właśnie idzie górą. Pięknie. Spróbujemy podzigować troszkę gumą. Jest duża guma, więc spróbujemy ją tak takim delikatnym jigiem z dna, czyli kładziemy i podnosimy.
Pobawiliśmy się dużą, odłożymy na razie dużą, niech sobie odpocznie, bo coś szczupaki są ten. Tu mam takiego relaksika biało-niebieskiego, ostatnio stał się hiciorem w ogóle w tych kolorach. Spróbujemy troszkę mniejszą, spróbujemy spinningowo, odłożyłem kasta, wziąłem spinning. Jakby wszechstronność dla mnie jest podstawą i zobaczymy, może relaksik coś da. Ciepnął normalnie. Kolejny szczawik z serii domowe przedszkole. Tym razem na miękko, trochę mniej. Czyli coś tu jednak... O, nie będziemy go nawet chyba brać do rączki, bo to dzieciątko jest. Spróbujemy go tak wypiąć delikatnie. Ale zagryzają. Następny głodomor. Dostał w podniebienie na miękko. Aj, poszedł. Aj. Twardziel. Zniknęło nam słoneczko, które nam towarzyszyło od rana. Przyszła potężna chmura, ciśnienie 1020 zaczyna lecieć na dół, więc ryby są mało aktywne. Jakieś szczupaki na tej łące jednak udało się tam wydłubać. Na chwilę obecną zmieniliśmy miejscówkę. Zostawiliśmy już szczupaki. Przestawiliśmy się na część wschodnią jeziora. Tutaj spróbujemy poszukać sandaczy i okoni. Zobaczymy, jak to nam się uda. Warunki są ciężkie, ale coś tam spróbujemy powalczyć. Jak zmiana miejscówki, zmiana ryb, to automatycznie zmiana sprzętu. Sprzęt szczupakowy odkładamy, zostawiamy. W tej chwili przygotowałem sobie tutaj taką wędeczkę sandaczowo-okoniową do takiego lżejszego łowienia sandaczowego. Jest to wędka zrobiona przez moich kolegów z pracowni Artrot, Tomka i Michała. To jest moje narzędzie pracy, więc ja potrzebuję wędki, która mi pozwoli swobodnie pracować przynętą tak jak lubię, czyli przynęty miękkie, którymi łowię. Lubię pracować z ręki i ta wędka daje mi takie właśnie możliwości. Spróbujemy na tych spadach poszukać okoni i sandaczy. Zimno. Sandaczowe skupienie. Jedno branie, jedna ryba. Tylko na razie nie możemy go sprowokować. Dzień powoli dobiega końca. Będziemy musieli kończyć wędkowanie niestety. No, pogoda się załamała. Warunki dzisiaj bardzo, bardzo trudne na wodzie. Jeszcze walczymy. Próbujemy wyciągnąć tutaj jakiegoś sandaczyka. Może uda nam się sprowokować, chociaż nie liczymy już na okazję, to może jednak coś tam uda się jeszcze ustrzelić. No, ryby mają swoje lepsze i gorsze okresy. Ten jest niestety gorszy i dzisiaj było ciężko. No, udało się tam wygrzebać jakieś dwa szczupaczki, bo właśnie jakieś branie sandaczowe było delikatne, bo ogon przytrzymał. Nie udało się nam dzisiaj pokazać tego, co bym chciał. Nie udało mi się wam pokazać tego, co bym chciał wam pokazać, tych ryb, które tutaj na co dzień łowię. Dlatego zapraszam was, obejrzyjcie tych kilka fotek tylko z tego roku, gdzie postaram się wam pokazać, jakie ryby łowię i na jakie ryby was zapraszam do siebie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą. Paweł Garbus-Kopcińczyk.